Wyobraź sobie, że przez jeden dzień możesz zostać kimkolwiek chcesz. Budzisz się i na przykład jesteś Frizem. Albo Versow. Hejka. Albo możesz zostać Cristiano Ronaldo. Ja na przykład mógłbym być Mr. Beastem. A dzisiaj będziemy zgadywać, jakim influencerem jesteśmy, bo z pomocą programu na naszych twarzach losowo pojawi się jakiś influencer. Jeżeli uda nam się zgadnąć mniej niż 10 pytań, osoba dostaje punkt. A kto zdobędzie ich najwięcej, wygrywa 2000 zł. Influencer, którym jest Julia, zacznie. A, czy jestem influencerem? A ja nie wiem. Mężczyzną? Nie, ja nie wiem, czy jesteś influencer. I nie możemy powtarzać pytań po niej, żeby było jasne. Nie wiem, kim jestem, ale się jaram. Na samym początku chcę powiedzieć, że to jest w sumie pierwszy odcinek, w którym Julka może wygrać, nie? Jula lub ta osoba, która siedzi obok mnie, która nie wiem jeszcze kto to jest, jest dobra w zgadywaniu. Jest mega zgadywanie. Dobra. No. Dobra, czy należałam lub należałem do jakiejkolwiek ekipy? Nie. Nie. Nie należałaś. Nie należałam. Teraz ja? Czy jestem kobietą? Ja chciałem zadać to pytanie. Pierwszy był. Nie. Nie jestem kobietą? Nie. O kurde, mocno. Czy jestem facetem? Nie. Nie. Czy jestem kobietą? Tak. Czy mam więcej niż 20 lat? Tak, masz więcej niż 20 lat. Jak daliście mi tą osobę, to was przysięgam, zabiję po prostu. Czy prowadzę aktywnie kanał na YouTubie? Tak. Tak. O kurde, tak. Mocno. Czy jestem z Gen Z? Nie. Nie jesteś z Gen Z. Czyli jestem z ekipy. Ile? Czy walczyłem na Fame MMA? Nie. Nie. Czy jestem facetem aktywnym na YouTubie? I teraz tak. Czy mam więcej niż 2 miliony subów? Ojej, tego to nie wiem, muszę sprawdzić. Nie. Kurde, 2 miliony to była średnia liczba. Aj, niewielu jest twórców powyżej 2 milionów. Mam. No ale jak jestem powyżej 2 milionów? Nie? Nie. Nie. Fuck. Teraz ja. Czy należysz do ekipy? Nie, nie należysz do ekipy. Jula. Czy znam tą osobę prywatnie? Nie. Tak, zna tą osobę prywatnie. O kurde, to było dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Fuck, mogłem je użyć. Okej, czy mam więcej niż milion na Instagramie? Sprawdzam. Sprawdzam! A nie ty krzyczy, że używam tego tekstu. Nie, nie mam. Nie masz. Nie ma. Kim jestem? Jakim jestem bambikiem teraz? Czy jestem singielką? Nie. Nie. Nie jestem singielką? Nie jestem. Czyli jestem w związku? Tak. Ja już wiem. Tak, ja już wiem. Dobra, jestem streamerem, czy działam na YouTubie? No dobra. YouTube, nie? No YouTube. YouTube, no. No. Piękna. Co piękne, jak jestem facetem aktywnym na YouTubie, co ma mniej niż... A to nie ma takiego zapisywania. No i no właśnie. O, no to dajcie nam kartki po prostu, będzie fajnie. No, bo to... Kim jestem? Przecki. Ale ty jesteś głupi. Czy robiłem kiedyś daily? Nie wiem. Nie, chyba nie. Nie robiłem daily. Dawaj ty, Jordan. Jestem w związku, jestem kobietą. Dobra, to teraz ja. No nie, no jeszcze on. Myślałam, że... Boże, sorry, przepraszam. Przepraszam. Czy mam blond włosy? O, jaki to jest kolor włosów? Ja uważam, że to są włosy jasne, ale nie stricte blond. Czyli mam blond włosy, czy nie? Nie. Słuchajcie, czy to jest pani Faustyna Fugińska? Strzelasz teraz, czy co? Tak. Czy to jest Faustyna? Nie. Nie. Okej. Okay. Jak zablokowaliście pytania, to wcale nie jest takie proste. Jak nie mogę zadawać tych pytań, które wy już mieliście. Dobra, no nie znam, ale czy widziałem tego twórcę na żywo? Tak. Mhm. Ale ci to dało? Jakby jeździmy spaliłeś na Fame MMA i widzimy miliony influencerów. No dobra, ale tu już mam jakieś tam... Dobra, jestem w związku. Nie mam blond włosów. Czy obserwuję tą osobę na Instagramie? Kurde, no nie wiem. No to sprawdźcie. A oni tak, a ja, o kur... nic mi to nie dało. Nie, nie obserwuję. Nie! Jeszcze gorzej. No, ale lipa. Czyli nie jest warta w ogóle dochodu. Oj, Jula? Czy łączyło mnie coś z tą osobą? Nie. Czy mam dziewczynę? Chciałem to zaliczyła już jeszcze do dziewczyny. No, publicznie, czy jestem w związku? Jakby wiecie, czy mam dziewczynę publicznie, no czy jestem w związku? W sensie publicznie tak, niby... ale to no, ja bym nie nazwała nie dziewczyną. No, tak. No, tak. To ja bym chciał wiedzieć, czy jestem z Polski. Tak. Czy mam duże piersi? Nie. Ja też nie wiem. Nie. Nie widziałem sobie bez koszulki, ciężko określić. Nie masz dużych piersi. Nie, no aż takich dużych nie. Czyli jestem dziewczyną, okej. Okay. Czy mój kanał tworzę sam? Nie. Nie. O kurde. Polka, nie ma blond włosów, kobieta, nie jest w Gen Z. Nie czytaj pytań, tylko zadaj pytanie. Ja sobie śledzę tu. Zadaj to pytanie, jedę do trwa. Dobra. Czy walczyłam na fejmie? Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. A ja nie było tego pytania? Było u mnie. To dlaczego odpowiadasz mu znowu?
Sorry. Ale dobrze, dostałeś pytanie. Każdemu z nas zostały dwa pytania. I teraz, jeżeli potrzebujecie, możecie wziąć podpowiedź. Ja potrzebuję podpowiedzi. Czy interesuje się jakąś motoryzacją? Tak. 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 Dobra, ja nie chcę podpowiedzi. Facet aktywny na YouTubie. Nie robiłem daily. Publicznie jestem w związku, ale to nie moja dziewczyna. Mam dziewczynę, ale to nie dziewczyna. Ale on rozmyśla. Nie, dobra, potrzebuję jednak podpowiedź. O no muszę zadać to pytanie, czy mam content sportowy? Mhm. Co, ja nie potrzebuję odpowiedzi, bo ja wiem, że nie wiem, kto to jest, więc poproszę o odpowiedź. Czy brałem udział w próbie miłości Freeza? Tak. Czy ja jestem Buddą? Ja pierdzielę. Ale byłam pewna, także roz... was. Czy grałem na Move Federation? Tak. Tak. Teraz ja. Czy jestem Moniką Kociołek? No fuck you! Aaaa! Fuck you! Tak jest! Ja pewnie jestem, nie wiem, owcą z WK, czy nie? Tak! Dobra, Jula punkt, Jordan punkt. A ty nie. Ja bez. Tak jest! Runda druga, w której wy możecie pobawić się razem z nami, bo z pytania na pytanie na twarzy Julki dopiero zacznie pojawiać się jej influencer, więc nie będziecie wiedzieli na początku, kim ona jest. Możecie zgadywać razem z nią i piszcie koniecznie w komentarzu, jakie pytanie byście zadali i kim jest Julka w tej rundzie. I dodatkowo, jeżeli chcielibyście tutaj usiąść naprawdę razem z nami, to szukamy influencerów, zgłoście się na czajnikpracy.pl, wyślij swój formularz. Nie warto. Tak, nie warto. On nie chce konkurencji. Nie warto. Żadnych przystępnych, jeżeli chcesz zostać influencerem. Żadnych przystępniaków tu nie chcemy. Moi drodzy, właśnie w tym momencie na naszych głowach pojawiły się twarze influencerów. Wy już wiecie, kim jesteśmy. Jula jako jedyna nie ma. I zgadujcie razem z nią, kim ona jest. Jordan, zaczynasz jako pierwszy. I z racji tego, że to było bardzo trudne, możemy powtarzać pytania. Okej. Jak coś. Dobra. Dobra, czy jestem kobietą? Nie. Dobra, ja od razu zadaj pytanie, czy należę do jakiej... Należy lub należałem do jakiejkolwiek ekipy? Nie. Nie. Dlaczego? Jula. Czy łączyło mnie coś z tą osobą? Ty mówisz pod kątem romantycznym, czy co? No, coś... Coś, nie. Takiego, nie wiem... Nie. Romantycznego? No co romantycznego nie. Jordanito. Czy jestem wysportowany? Uważam, że jesteś wysportowany. A tak jak ja? Czy jest wysportowany tak jak ja? Stary, no zadałeś pytanie, odpowiedziałem. Chyba wysportowany to jest tak jak ja. Jakiego to? Możliwe, że jest bardziej wysportowany. Aha, no to dobrze, to fajnie. Jula. Czy jestem płcią przeciwną ode mnie? Nie jesteś płcią przeciwną od ciebie. Okej. Okay. A dlaczego piszesz facet? Jak nie jestem w żadnej ekipie, to czy mam na przykład jakiś dowalony samochód? Myślę, że nie. Tak, po trochu tak. Czy, ale czy jest dowalony? No, w moim stylu tak, ale czy w twoim, no. Nie wiem. Dobra, to może sprecyzuję, żeby nie było. Czy mój samochód kosztuje więcej niż 200 tysięcy? A ty już zadałeś pytanie, no, bo nie potrafisz mi podać odpowiedzi. No, podaliśmy ci, tak. No tak, no nie, w twoim stylu, w moim może w super odpowiedź na pytanie. No ty kur... Tak albo nie. Jak... No to tak, no to tak. No dawaj. Bardziej wysportowany niż Jordan. Chcę go poznać. Czy jest w jakiejkolwiek ekipie? Nie jest w jakiejkolwiek ekipie. Nie, nie, nie. Czyli był! Ja pierdzielę! Nie jest, ale... Ale umiem podkręcić, co? Ale umiem podkręcić. On ma siekę z mózgu, on nie wie, kim jest teraz. Ile? Czy wydałam jakąś piosenkę? Tak. Tak. Coraz bardziej na twarzy Julki pojawia się jej postać. Ciężko. Nienawidzę nie być z ekipy. To jest najtrudniejsze, co możemy. To możemy się tam przetransferować do Freeza. Dobra. Czy stanąłem kiedykolwiek w klatce, w oktagonie? Nie pamiętam, czekajcie. Ale chyba nie. Dlaczego wy tak ściemniacie? Powiedzcie tak lub nie! Nie. Ja jestem nikim. Nie ma takich ludzi, co nie są w ekipie, a nie walczyli. Mocno. No ja mam bardziej wysportowane niż ja, facet i nie mam tego trzeciego. Czy walczyłem na fejmie? No dlaczego ty kopiujesz po mnie pytanie? A to było pytanie? Przepraszam, nie, dobra, dobra, nie. Dobra. No przecież mi zadała pytanie jeszcze. Zadałam? Zadał. Czyli jestem jednak kobietą. Pomyliłem się. A! Dobrze, okej. Okay. Wysportowany. Bardziej niż ja. Ale dupa to cię piecze przez to, że jest wysportowany, nie? Nie, on no, dużo osób jest bardziej wysportowany. Czy mam swój kanał na YouTubie? Tak, masz, masz. Masz. Czy łączyło mi coś z tą osobą? Odpowiedzcie, że nie jestem kobietą i mam piosenkę. Czy jestem w związku? Poczekaj, trzeba się zastanowić. Dobra, ja sobie sprawdzę, bo ja z nią pisałem. Publicznie... Informacyjnie jesteś w związku. Niby tak, niby jesteś, no. Jak to niby? Co to? No jesteś w związku. No, jesteś, no. Jesteś. Jesteś w związku. Dałem ci tu podpowiedź. Dobra, chyba wiem. Ja muszę wiedzieć, czy... Ten, co sobie już tu napisał. Nie, ja chcę inaczej. Ja chcę się zapytać, czy znam tę osobę osobiście. Chyba nie, ale nie, mogłeś chyba nie. Się może gdzieś z nią minąć, ale chyba nie. Czy obserwuję tą osobę na Instagramie? Jordan. O Jezu, nie. Sprawdzać, no, bo mi to dużo da. Nie obserwujesz. Jula. Mogę zgadnąć? Czy jestem Natsu? Gąsie! Wyjazd!
Ja pierdziele. Ona szybko zgadła, widzowie. Nie wiem, czy wy zdążyliście zgadnąć w momencie, w którym ona zgadła, kim jest, jak się pojawiło to na jej twarzy, ale gratuluję. No. Walczymy jeszcze między sobą o drugi punkt. Muszę zremisować. Czy mam na YouTubie więcej niż 1,5 miliona subów? Dobra, nie ma co już go wkręcać. Nie no, nie masz. Nie, nie masz YouTuba. Ale ty mu co potem powiedziesz, że nie ma YouTuba? No nie będę mu przypału robiła, no. Dobra, ma. On zadał całkiem inne pytanie, ty mu odpowiedziesz na dwa pytania. Bez YouTube. Ja nie znam ludzi, jak nie mają YouTuba. Dobra, czy ja jestem... Nie, śmieszne. Czy jestem ostrym? Nie. Nie jesteś ostry. Dobra, dawaj. Jedyny, kto mi przychodzi do głowy, to Kamil Szymczak. No to on by mógł być mną. Nie, nie jesteś Kamilem Szymczakiem. Dobra, czy walczyłem na jakiejkolwiek z federacji? Jesteś taką kopią. Nie walczyłeś. Jakby uczę się od szafa, nie? Nie walczyłeś. Ale ja kompletnie nie wiem, kim jestem, jak nie mam YouTube'a. Ej, Czajnik, to tu mocno leci, bo ja jestem obsesyjnie... Idealnie na waleczkę tutaj leci. Idealnie na waleczkę? Jakiś mały skrab. Czy jestem Arturem? Żartuję, ma YouTube'a, żeby nie było. Kto niby nie ma YouTube'a, jakby był na walkę ze mną? Jestem raperem? Nie. Czy ja znam tą osobę? Tylko że się z nią widziałem, albo... Nie, ty się nie widziałeś. Nie. Zostały nam 3 ostatnie pytania, żeby zgadnąć naszą postać, jeżeli nie, to punkt przepada. Ja szczerze... No. Czy mam więcej niż 500 tysięcy na Instagramie? Tak. Tak. Czy jestem w związku? Ja tego nie wiem. Nie jesteś w związku, no odpowiadamy publicznie, co wiemy, więc wiemy na pewno, że publicznie no nie jest w związku. A czy jest prywatnie, to w sumie nie wiem, ale no na pewno publicznie nie jest. Kurde, no czemu tak żeście pewnie odpowiedzieli, tak, mam więcej niż 500 tysięcy? Kto normalnie robi samego Instagrama, a nie robi YouTube'a? Bo robi co innego. Dobra, ja muszę się dowiedzieć w ogóle, czy ja jestem facetem. Ale kserokopiara, ale odkapiesz pytania, nie? Jordan, czy ja jestem facetem? Tak? Facet? Nie mogę tego zadać. Bo jakby pomogę tobie. Czy mam więcej niż 1 milion na Instagramie? Masz chyba. No masz więcej. Masz. Korzystam z podpowiedzi. Czy uprawiam jakiś sport? Tak. Ale super. Tak? Dobra, ja wiem, kim jestem, stary, jak mi podpowiedzieli już. Ja na bank mam sportowca, faceta. Też uprawiam sport. Bardziej wysportowany niż ja. Dobra, czy jestem aktywnym sportowcem? No to żeś dowalił pytanie. Trzeba się zastanowić. No, powiedziałbym, że pewnie jest, że wszystko, jesteś nie? aktywnym sportowcem. W sensie, poczekaj. On prywatnie może. Nie wiem, jak definiujesz bycie sportowcem, no. Podpowiem ci, gość robi takie rzeczy, że na pewno jest pewnego rodzaju sportowcem. No k***a, no jest sportowcem. No, jest sportowcem. No ja też bym tak zaliczyła. No jest sportowcem. Jest, no, jest. Czyli sportowcem. Robi coś takiego, no niezwykłego. No jest sportowcem. Ale to nie ma znaczenia, bo wiesz, kim ja jestem? No. Ty wiesz, kim ja jestem, ja wiem, kim ja jestem. Nie wiesz, kim jesteś. Stary, ja jestem sportowcem. Ja go chyba nie znam. Chyba go nie znam. Nie byłem nigdy w oktagonie, no bo nie muszę być, bo ja zarabiam masę pieniędzy, stary. Czy masę? I siana zarabiam. Mam dowalony samochód, ale wy jesteście po prostu, jesteście straszni. Tak mnie zmanipulowaliście, ja jestem Robertem Lewandowskim, stary. Co? Ej, ale żeście mnie tak wyprowadzili z błędu tymi pytaniami, że w życiu bym go nie zgadzał. Dobra, normalnie. Kim ja jestem? Patec. Jun, kurwa, co? Na pewno nie zrobisz tego, co on zrobił. Ja pierdolę, serio? Stary. Ja pierdolę. Ej, czuję się teraz totalnie oszukany, nie? Dobra, możemy cię sprawdzić. I on jest wysportowany? Dobrze, nie ma problemu, no. Możemy cię sprawdzić, stary. No. Robisz Ironmana. No to ja mogę zrobić. Dobra, robisz Ironmana. Ale za coś. No co za coś? No, no za coś, a ty byś tylko wszystko chciał za coś, co? A ty nie? Nie? Nie wezmę tego punktu ze względu na to, że tak naprawdę Julka mi odpowiedziała, więc jakby... Podpowiedziała mi wcześniej. I'm sorry. Chciałbym być takim nikim, jakim nikim jest Robert Lewandowski. Ja, kochani, odpowiedziałam po 4 pytaniach, że jestem naco. Dobra, czas na trzecią rundę. W trzeciej rundzie możesz zgarnąć aż 10 punktów, jeżeli zgarniesz za pierwszym pytaniem, jeżeli zgarniesz za drugim 9, za trzecim 8 i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Teraz robimy tak, że generalnie jeżeli przekroczymy wszyscy 10 pytań, to osoba, która odpowie jako pierwsza, wygrywa cały odcinek. Na naszych twarzach właśnie w tym momencie pojawiły się kolejne postaci. Postacie, nie wiem, jak to się mówi, w każdym razie pojawiły się. Zaczynała Jula, zaczynał Jordan, teraz ja zaczynam, ja jestem Freezem. Taka gra z nim, nie? No to pierdolę, k***o. Nie jestem Freezem. Nie jestem Freezem. Ale warto było spróbować. Mogę ja? Mhm, dawaj. No to ja jestem Kostek. Nie jesteś Kostek. Nie? Nie, nie jesteś Kostek. Ja nawet nie będę wypisywał, nie? Ja lecę po prostu mocno. Aparat przegrzany. Bo masz cały czas skierowany na mnie i nie możesz tak mieć. Let's ja? Go, tak jest, teraz ty. Czy jestem Konowskim? Nie. Każdy strzał, widzę. Każdy strzał. Teraz ja. No. Czy jestem Wojtkiem Golą? Ale cię zwiodłem w pole, chłopie. Nie. Powiedziesz, że jesteś Wojtkiem Golą? Nie. Kurna, ale... Jakby popłynąłeś Marinę. Jordan, między tutaj jak kamera się przegrzała, to oczywiście on tak siedzi.
Warzywowóz. Dobra, czy jestem facetem? Tak. Dobra, to ja już wiem, kim jestem. Dobra, ja już wiem. A to było ciekawe, jakby dali mnie, nie? Czy znam tą osobę prywatnie? Nie znasz. Jezu! Jakby to daliście, to jesteście najlepsi. Czy ja jestem kobietą? Nie. Ja strzelam. Dawaj. Czy jestem Jordanem? Nie. Czy jestem Justinem Bieberem? Nie. Czy jestem... Chodzi mi o to, żeby zadać wam takie pytanie, czy jestem bardziej celebrytą, czy bardziej influencerem. Czyli bardziej na zasadzie, czy jestem influencerem, mam na myśli, czy jestem bardziej celebrytą, czy influencerem. Czy jesteś influencerem? Jak odpowiecie, że nie, to jestem bardziej celebrytą, ale jak odpowiecie, że tak, to jestem bardziej influencerem. To tak. Trzeba było się upewnić teraz. Czy jestem, bądź byłem w jakiejkolwiek z ekip, które nagrywają na YouTubie? Tak. Jule. Czy jestem dziewczyną? Ty nie jesteś dziewczyną, Jula. Dobra, czy mam zarost? A zarost to jest takie coś, co ma teraz na przykład Jordan? To już jest to zarost? Już jest to już jest zarost, no. Ale wy wściemniacie tak. Ja pewnie mam taką brodę, pewnie jestem Bardenga, kurna. Czekaj, a kim on jest? Nie masz. Nie mam zarostu? Nie, nie masz. Teraz ja? Tak. Czy jestem Freezem? Nie. Chyba. Czy jestem z Gen Z? Nie jesteś z Gen Z. Czy ja jestem family friendly? No, można powiedzieć, że no... No nie wiem, ja bym powiedziała, że jesteś. No, że jestem tak. Tak. Jestem facetem, jestem w jakiejś ekipie. Czy jestem w ekipie Gen Z? Nie. Chyba. Nie. Czy jestem raperem? Nie jesteś raperem. Czy ja jestem z Bungie? No nad czym się zastanawiasz, nie. No tak albo nie? Nie. Kurde, nie jestem z Bungie? Czy ja jestem z ekipy Freeza? Nie. Jula. Czy mam kanał na YouTubie? Tak. A czy ja aktywnie prowadzę kanał na YouTubie? Tak. Czy ja jestem z ekipy Czajnika? Nie. Czy jestem Rewo? Nie. Czy jestem kanałem Komentery? Nie. Generalnie 10. pytanie. No. Czy kiedykolwiek walczyłem na jakiejś organizacji? Nie. Kto to jest? To nie jest żaden influencer, jak się nie bił. Mówiłem to czy wcześniej. Jestem bandurą? Nie jest influencer? Albo... Nie jesteś bandurą. Tylko jedną osobę. Albo czy jestem w sumie czarem NBA? Może ewentualnie jestem kostkiem? Może ewentualnie Freezem? Moi drodzy, przekroczyliśmy 10 pytań, więc teraz po prostu kto pierwszy zgadnie, ten dostaje 3 punkty. Należy lub należałem do jakiejkolwiek ekipy? Tak. Tak. Nareszcie jestem ekipowiczym i pierwszy raz to nie zapytałem. Czy jestem sportowcem? Nie. To nie mam ja. Ekipa. Dla? Czy mam więcej niż 20 lat? Tak. Czy ja byłem jakby w pierwszej edycji tych ekip? Czy jak był Team X1, ekipa i się liczy osobno, Gen Z jest osobno, no bo potem było Twoje 5 minut 2, nie? Czyli Gen Z jakby jest pierwszym wytworem, Twoje 5 minut 2 jest drugim. Czy tak. Byłem w pierwszej edycji? Tak. W pierwszej edycji byłem. Ostro. Powielam pytanie. Nie możesz powiedzieć... Bo jak to nie? Jak mogę, pytanie, nie było takich zasad. Jak powielasz pytanie, no. To stary dostajesz mukę. Tak, ty jesteś z pierwszej edycji. A nie, to ja jestem z Team UX. Czy jestem poczciwym krzychem? Nie. Czy jestem z ekipy Freeza? Nie. Kurde, ekipa Freeza. Czy ja jestem Błońskim? Nie. Nie. Jula? Czy jestem Wojtkiem Golą? Nie jesteś Wojtkiem Golą. O, faktycznie, jest jeszcze Goats. Dobra, spokojnie, ekipy. Goats. Z ekipy Freeza nie jestem, jest Team X. A z Team X kogo jeszcze? Dobra, no Kacper Błoński na przykład. No to już było. Ty zadałeś, ale to nie znaczy, że ja nie mogę być. Co jak bylibyśmy tym samym? Nie jestem Kacperem Błońskim. Na bank nie jestem Kacperem Błońskim. Dobra, czy jestem Kacperem Błońskim? Nie. Dobra, będzie Goats. On nie walczył na żadnej z tych. Izak. Nie. Ale jestem blisko. No, Jula. Czy ja jestem Gimperem? Nie. Czy ja jestem Bartkiem Kubickim? Nie. Tak? Sprajerzy. A kim ja byłam? Easy win, ale poczekaj. Sam sobie pieniędzy nie dam, więc grajcie o to zwycięstwo. 2000 zł na szali, moi drodzy. Wygra go tylko jedno z was. Jordan ma 1 punkt, Jula ma punktów 3. I generalnie macie 3 punkty do uzyskania, więc albo go zdeklasujesz i zgarniesz 2 koła, albo zdążysz wygrać o 1 punkcik. A ja teraz zadaję? No. Nie jestem w ekipie Czajnika, nie jestem w ekipie Gen Z. 16, 17, 18, 19, 2. Izaka mówiłem. Team X. Czy jestem Czaro? Nie jesteś Czaro, kolego, to jest Team X2. Czy ja realnie znam tą osobę, nie tak, że face to face, ale czy ja w ogóle oglądam tak, tą osobę? Wiesz, kto to jest. Ja wam mogę dać podpowiedź, ale musicie zagrać papierkami i nożyce, kto odpowiada jako pierwszy. No to Julka niech odpowiada pierwsza. Jest kobietą, ma pierwszeństwo. Och, jaki gentleman, proszę bardzo. Moi drodzy, nagrywaliście razem. Chyba cię pojebało, jak zadałam pytanie, czy znam tą osobę, powiedzieliście mi, że nie znam. Wy we dwoje, wasze postaci dwie, nagrywały razem. Aha. To ja nie znam tej osoby. Czy jestem Zewo?
Nie. Jordan? No mnie to teraz totalnie już w ogóle... To mi nie pomogło w ogóle. No jak nie? Mi to nie pomogło. Mieliście we dwójkę bardzo popularną serię. Serię? Dobra, czy ja jestem Rezim? No. Tak? Tak. Tak? Jesteś Rezim. Co? Kim ja jestem? Blokiem. Oni mieli serię? Ale to był szał totalny. Minecraft Island oni mieli i to robiło chore wyświetlenia. No to gadasz, zapytałem się, czy 11 lat temu. Zapytałem się cię, czy oglądam, powiedziałeś, że tak. Nie, powiedziałem, że znasz. Czy znasz? Dzisiaj to by było na tyle, nie zapomnijcie wbić na Instagram, zostawcie suba i następny film na ekranie za 3, 2, 1.